Witam wszystkich w programie Wasze Forum Dialogu. Naszym gościem specjalnym jest dzisiaj polski prawnik, filozof, politolog, profesor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Sydney, Wojciech Sadurski. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, panie profesorze. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia do Wasze Forum Dialogu. Wszystkich naszych słuchaczy uprzedzam, że proszę się zgłaszać do chęci zadawania pytania. Panu profesorowi na pewno chętnie na nie odpowie. Tymczasem... Panie profesorze, wiele osób zastanawia się, czy Polska jest jeszcze demokratycznym państwem prawa. Jakie jest pana zdanie na ten temat? No, moje zdanie jest, że na pewno już nie jest, chociaż nie jest jeszcze państwem skrajnie autorytarnym. Taką formułą najbardziej chyba bliską rzeczywistości byłoby to, że jest państwem hybrydowym, że ma pewne cechy demokracji, w szczególności dwie. To znaczy władza pochodzi z wolnych wyborów, choć nie całkiem uczciwych. I po drugie stopień przemocy wobec przeciwników politycznych jest stosunkowo niski. Natomiast nie ma innych cech demokracji liberalnej, skonsolidowanej, konstytucyjnej, jakkolwiek byśmy ją nazwali, czyli takiej demokracji pełnej, a w szczególności trzech. To znaczy po pierwsze realnego podziału władzy, gwarantującego, że cała władza nie może być zmonopolizowana przez jednego człowieka lub jeden organ. Po drugie praworządności, to znaczy realnego podporządkowania wszystkich organów państwa prawu, którego nie mogą bezkarnie łamać. No i po trzecie mamy do czynienia z instytucjonalizowaną korupcją, którą można różnie nazywać kapitalizmem korupcją polityczną, czy na przykład klientelizmem, ale fakt, że korupcja nie jest, jak na całym świecie, jakąś taką aberracją czy patologią, z którą państwo walczy, ale jest częścią władzy, co zresztą widać w ostatnich dniach. Także brak podziału władzy, brak praworządności i brak pewnej czystości, jeśli chodzi o rozdział ekonomii i polityki, to są cechy, które przybliżają nas do klasycznych autorytaryzmów. A w którym punkcie według pana straciliśmy tą Polskę demokratyczną? Czy pan widzi gdzieś na tym timeline, od kiedy PiS przejął władzę, taki szczególny punkt, który właśnie zbliżył nas do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj? Znaczy, oczywiście tak naprawdę w polityce każdego państwa nie ma jednego punktu zwrotnego. Ale możemy sobie, bo to jest zawsze pewna kumulacja wydarzeń. Ale ponieważ ja jestem prawnikiem i mam specjalne zainteresowania konstytucjonalizmem i w szczególności sądownictwem konstytucyjnym, to dla mnie tak naprawdę takim punktem symbolicznie najważniejszym była pewna noc na początku grudnia 2015 roku, kiedy prezydent Rzeczypospolitej pod osłoną nocy i pod czujnym wzrokiem prezesa partii, która dopiero co zwyciężyła w wyborach, przyjął ślubowanie od trzech osób, w cudzysłowie wybranych, na już zajęte miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. I następnego rana, przy współdziałaniu czy wspomaganiu ze strony służb, tak na wszelki wypadek, zostali ci trzej panowie wprowadzeni do budynku Trybunału Konstytucyjnego na Alei Szucha. I tak naprawdę wszystko się potem już zaczęło. Ja ten proces opisałem szalenie szczegółowo, niemalże dzień po dniu w takiej bardzo obszernej książce Polski kryzys konstytucyjny i pokazywałem, jak wrogie przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, a następnie pełne podporządkowanie go władzy stanowiło kluczowy moment, taki punkt zwrotny w tym przyspieszonym marszu Polski w kierunku autorytaryzmu. I być może kolejnym takim punktem symbolicznym były te dni na początku 2016 roku,
kiedy rząd odmówił publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a potem wszystko naprawdę zaczęło się już kompletnie sypać w grudniu 2016, kiedy pani magister Przyłębska, prawidłowo wybrana sędzia, została nieprawidłowo powołana na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To jest oczywiście moje zboczenie zawodowe, bo dla wielu ludzi to jest jakiś margines. Oni będą być może określali inne punkty zwrotne, czy inne kryteria tego, kiedy polska demokracja naprawdę zaczęła się strasznie sypać. Oczywiście były rzeczy jeszcze ważniejsze niż kwestia samego tylko Trybunału, a mianowicie kompletne wypaczenie Krajowej Rady Sądownictwa, a później te tragiczne, katastrofalne ustawy sądownicze z 2017 roku. Inni jeszcze będą patrzeć na przejęcie spółek Skarbu Państwa, banków i tak dalej. Każdy z nas z powodu naszego jakby zainteresowania profesjonalnego dostrzeże inne cechy, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że tragiczna trajektoria w kierunku autorytaryzmu zaczęła się w drugiej połowie 2015 roku, a potem przyspieszała. Dokładnie tak. Wróćmy jeszcze zanim doszło do wyborów w 2015. Wiele osób zarzuca opozycji, że nie zabezpieczyła Polski przed tym, co przyszło po wyborach w 2015. Czy uważa pan, że byłaby możliwość zabezpieczenia kraju? Czy PiS nie złamałby tych zabezpieczeń? Bo umówmy się, widzimy jak ten młot idzie. Nie ma takiej możliwości, by w drodze prawnej zabezpieczyć demokrację przed wrogim przejęciem przez niedemokratów. Zwłaszcza jeśli za sobą mają znaczącą część społeczeństwa. Jeśli ich hasła, czy to hasła ekonomiczne, czy to hasła nacjonalistyczne, czy to hasła ksenofobiczne i hasła również religijne, ta cała, nazwijmy to, aparatura populizmu autorytarnego, ona, jeżeli zdobędzie poparcie dużej części społeczeństwa, a następnie to zostanie wzmocnione bardzo intensywną propagandą rządową, a także programami społeczno-ekonomicznymi mającymi na celu dać ludziom przynajmniej złudzenia osiągania pewnej godności, jeśli chodzi o standard życia, nie ma takiej konstytucji, nie ma takiej ustawy, nie ma takiego sądu, który temu zapobiegnie. Po prostu nie ma. Bo wszystkie te rzeczy, ustawy to są tylko kawałki papieru, które można podrzeć. Sądy to są tylko organy, które nie mają ani budżetu, ani armii, ani możliwości wykonywania ich decyzji. Cóż z tego, że Trybunał Konstytucyjny przyjmował pewne wyroki na początku 2016 roku, bardzo ważne, starające się obronić praworządność, no, które były kompletnie ignorowane, nawet nie publikowane. Ale nawet gdyby były publikowane, to mogłyby być nierealizowane. Nie, nie ma. Ochrona i bezpieczniki muszą być w nas, nie w samych instytucjach. Dobrze, dziękuję. Widzę, że połączył się z nami pierwszy słuchacz. Proszę, Tomaszu. No, Tomek jednak zmienił zdanie, także kontynuujmy. PiS-owi właśnie pan powiedział, zarzuca się upolitycznienie KRS-u. Jednak umówmy się, laicy nie rozumieją, o co chodzi. Więc czy jest pan w stanie nam w kilku słowach wytłumaczyć, na czym polega to upolitycznienie KRS-u i dlaczego ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, panu Ziobrze, tak bardzo zależy, aby ta instytucja jednak pozostała w jego rękach? Zacznę od drugiego pytania. Dlaczego ministrowi tak na tym zależy? Bo to jest instytucja absolutnie kluczowa. Jest to, można powiedzieć, serce systemu sądownictwa w Polsce. Tego sądownictwa, nie mówimy tu o Trybunale Konstytucyjnym, który jest jakby malutkim organem 15-osobowym, ale mówimy o wielkiej strukturze składającej się z 10 tysięcy sędziów polskich. I to jest serce, bo oni właściwie decydują o wszystkim.
o tym, kto będzie sędzią, kto będzie awansowany, kto będzie awansowany do najwyższego sądu, czyli Sądu Najwyższego, czy kto może być relegowany, wykluczony ze służby sędziowskiej. Oczywiście formalnie to są w większości rekomendacje, ale te rekomendacje mają charakter kluczowy. Także KRS jest troszeczkę tak, jak pomyśleć, nie wiem, o sieci kolejowej w państwie i gdzieś jest na pewno jakiś sztab, jakiś punkt, w którym koncentrują się wszystkie informacje, nie wiem, o opóźnieniach, o kolejach i tak dalej, i jakieś komputery albo ludzie podejmują decyzję, co z tym zrobić. KRS jest takim sercem. To jest zresztą typowe dla wszystkich europejskich, kontynentalnych systemów sądownictwa. I na czym polega problem? Otóż problem polega na tym, że od samego początku wolnej i demokratycznej Polski, znaczy jeszcze zanim w ogóle zaczęliśmy mówić o konstytucji, od ustaleń okrągłego stołu postanowiono, że by chronić uczciwość powołań, awansów i relegacji sędziowskich, decydującą rolę w tym powinni mieć sami sędziowie, którym zaufali inni sędziowie. Zatem została powołana KRS, bardzo skomplikowana struktura, nie będę wchodził w to, bo każdy sobie może o tym przeczytać, w której część członków jest z powołania, nazwijmy to politycznego, to są reprezentanci prezydenta, Sejmu i Senatu, ale większość pochodzi z wyborów przez samych sędziów na różnych szczeblach. I to było od roku 1989 pewnym dogmatem, którego nikt nie podważał, co było częścią niepisanej konwencji. I dlatego właśnie twórcy Konstytucji z 1997 roku, pisząc o tych 15 członkach KRS składających się z sędziów, nie dopisali kluczowego zdania, że oni są wybierani przez samych sędziów, bo to było oczywiste. Są pewne rzeczy, no, których nie trzeba nawet pisać, bo one są oczywiste. I to zostało zostawione jakby bez postawienia kropki nad i, że sędziowscy członkowie KRS są wybierani przez sędziów, podkreślam, bo było to traktowane jako naturalna konsekwencja faktu, że oni są reprezentantami stanu sędziowskiego. No więc jeżeli są reprezentantami, to we współczesnej demokracji reprezentant jest wybierany. I oto przychodzi PiS, który mówi, skoro konstytucja nic o tym nie powiedziała, to znaczy, że to od nas, od ustawodawcy zależy, kto ich będzie wybierał. A dlaczego mają wybierać sędziowie? A dlaczego nie parlament? No ale co to znaczy parlament? Parlament to znaczy większość parlamentarna, to znaczy partia rządząca, a w dzisiejszym systemie partii wodzowskiej to znaczy Jarosław Kaczyński. Innymi słowy, dzięki tej dosyć perfidnej interpretacji prawniczej, że skoro coś jest niedopowiedziane, to wszystko można, tak przekręcili model KRS-u, być może zgodny z literą, ale na pewno niezgodny z duchem konstytucji, by wstawić do niego nominatów partii rządzących. I na tym polega polityzacja KRS-u. Na tym polega fakt, że w tej chwili wszyscy, poza chyba dwoma reprezentantami Senatu, czyli wszyscy członkowie na 25, chyba 23 członków KRS, to są de facto reprezentanci władzy, bo władza ich wybrała. A przedtem powiedziałem, dlaczego ministrowi tak na tym zależy. Bo wszystko, co dotyczy sędziów, jest decydowane przez KRS. KRS jest takim jakby kontroluje drzwi, przez które wchodzi się, albo przez które jest się wyrzucanym ze stanu sędziowskiego. A czy to nie jest tak, że właśnie, żeby zabezpieczyć kraj przed takim wrogim przejęciem w przyszłości, pewne niedopowiedzenia, pewne rzeczy, które są zgodne z duchem prawa, ale nie są literalnie zapisane, czy właśnie one nie powinny znaleźć się na papierze? Powinny, absolutnie powinny, zgadzam.
Zgadzam się z panem, tylko wie pan, problem polega na tym, że gdy się pisze konstytucję, można wiele rzeczy przewidzieć, ale bardzo trudno jest przewidzieć, co barbarzyńcy, ludzie, którzy chcą ten system konstytucyjny obalić, wymyślą, jakie sztuczki znajdą. Twórcy konstytucji zazwyczaj przyjmują pewien minimum dobrej woli. Jest to oczywiście naiwność, bo w polityce dobra wola jest zasobem bardzo ograniczonym. Ale nie można napisać konstytucji wyłącznie z myślą, że trzeba się zabezpieczyć przed barbarzyńcami. I w końcu 2015 roku w Polsce do władzy doszli barbarzyńcy, którzy w sposób perfidny wykorzystali wszystkie te, jakby to powiedzieć, pominięcia konstytucyjne, które jakby były na tej zasadzie, to coś jest oczywiste. Jak coś jest oczywiste, to nie musimy tego wpisywać. No ale okazuje się, że trzeba. Ale my to wiemy, wie pan, ja jestem, że tak powiem, jeśli mogę nieskromnie powiedzieć, znawcą konstytucji. Ja studiowałem rozmaite procesy konstytucyjne, konstytucje na całym świecie. I wiem, że wszystkiego nie da się przewidzieć i że zawsze musi być coś niedopowiedzianego, coś, co będzie wypełnianego treścią przez przyszłych interpretatorów tejże konstytucji. No ale jednocześnie, bo w przeciwnym razie konstytucja musiałaby mieć 1000 stron i wszystkiego i tak się nie przewidzi. No weźmy choćby, żeby zupełnie zmienić temat, kwestię stanów wyjątkowych. No mamy bardzo dobrą konstrukcję, stanów nadzwyczajnych, z których jeden jest stanem wyjątkowym. To jest bardzo ładnie opisane. No i przychodzi pandemia i z bardzo cynicznych, oportunistycznych powodów związanych ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, które władza chciała urządzić jak najprędzej, oni postanawiają w sposób cyniczny i ostentacyjny nie użyć żadnego ze stanów nadzwyczajnych opisanego w Konstytucji, bo to oznaczałoby przełożenie wyborów. Ale kto to może w ogóle przewidzieć? Kto może przewidzieć, że będzie taka tragedia jak pandemia i że akurat ta tragedia będzie spotęgowana drugą tragedią, tragedią polityczną, że u władzy są tacy cynicy i barbarzyńcy? Tego się nie przewidzi. Dokładnie, zgadzam się z panem. Już teraz jest z nami słuchacz. Proszę, Tomaszu. Jakieś problemy techniczne rozłączyło mnie. Panie profesorze, w związku z tym w skrócie pytanie. Czy pana zdaniem w momencie, kiedy ta zła władza odejdzie w niepamięć, miejmy nadzieję w następnych wyborach, czy naprawa tego to będzie taki żmudny, trudny proces legislacyjny, jak wiemy, oparte też o konieczność uzyskania podpisu prezydenta. Czy pana zdaniem, zgodnie z konstytucją, jest jakaś inna, prostsza droga? No bo wiemy, że ten system po nich zostanie, tak? Dziękuję. Tak. No więc ja niedawno wyraziłem pogląd, który sprowadził na mnie dużo potępień ze strony moich koleżanek i kolegów, przyjaciółek i przyjaciół, ludzi, których cenię, szanuję i z którymi jestem zaprzyjaźniony, że nie możemy być zakładnikami niekonstytucyjnych działań wrogów demokracji, że musimy, innymi słowy, obmyśleć jakieś metody uratowania naszego programu reform na wypadek, jeżeli wygramy. Jeżeli demokratyczna opozycja, mówię my, bo ja się utożsamiam z nimi, wygra w roku 2023. Nie możemy się dać zakneblować, czy nie możemy respektować tych kajdanek, czy kajdanków, nie wiem, które oni już teraz nam zakładają. Na pewno pewnych rzeczy nie da się odkręcić i trzeba będzie, no nie wiem, zagryźć zęby i wierzyć w to, że na przykład prezydent Duda, który będzie jeszcze prezydentem przez co najmniej rok po ewentualnym zwycięstwie demokratów w 2023 roku, może będzie lojalny wobec nowej władzy. Oczywiście jest to, być może jest to złudne, być może jest to naiwne,
ale absolutnie nie widzę żadnej możliwości odsunięcia prezydenta wraz z jego prawem weta z jego pozycji. To nie zapominajmy, że jego prawo weta jest prawem, które może być obalone przez większość kwalifikowaną. Także jego możliwość blokowania reform, czy odkręcania tego strasznego, w cudzysłowie, dorobku ostatnich lat, jest bardzo ograniczona. No ale mamy problem z Trybunałem Konstytucyjnym. I wie pan, panie Tomaszu, sytuacja jest taka, że jeżeli przyjrzeć się kalendarzowi kadencji obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, i pomijam tutaj dublerów. Dublerzy to w ogóle jest sprawa poza jakąkolwiek dyskusją. Oni na dzień dobry odchodzą z budynku przy Alei Szucha, nie ma co do tego wątpliwości, ale zostaje jeszcze 12 sędziów, 12 osób, prawda? I kalendarz, który ja sobie przeanalizowałem, pokazuje, że większość 8 na 15 sędziów, nawet jeśli właściwie wybrani sędziowie zostaną natychmiast przywróceni, będzie trwała w najlepszym wypadku do końca 2025, a w najgorszym do połowy 2026. Tam jeszcze nie wiadomo, po której stronie liczyć owego skruszonego sędziego Pszczółkowskiego, który co prawda został wybrany przez większość pisowską, ale odnalazł w sobie niezależność. No i dobrze. No i sytuacja jest taka, że demokraci wygrywają w połowie 2023 roku. I absolutnie każda ustawa, na przykład ustawa przywracająca właściwą KRS, albo odkręcająca ustawę tak zwaną inwigilacyjną, albo o tej kompletnej deformacji Sądu Najwyższego. Każda ustawa będzie momentalnie zgłaszana do Trybunału Konstytucyjnego, bo do tego wystarczy mała część posłów i oczywiście PiS będzie miał to. I następnie będzie mogła być, przepraszam za kolokwializm, uwalana przez Trybunał Konstytucyjny. Co z tym zrobić? To jest wielki dylemat, prawda? Czy demokracja ma być bezbronna wobec antydemokratów? Ja uważam, że nie. Ja uważam, że jest coś takiego jak duch konstytucji, który jest prodemokratyczny i który w związku z tym nie pozwala na użycie sztuczek prawnych, litery konstytucji przeciwko samej konstytucji, przeciwko demokratycznemu potencjałowi. No i jeżeli przyjmiemy, że tak jest, to ja uważam, będzie trzeba na samym początku programu reform, właściwie reform, które tylko odkręcają deformy, prawda, które jakby wracają do pewnego stanu zakłóconego, no, wyzerować instytucję taką jak Trybunał Konstytucyjny, bo on będzie blokował jakiekolwiek zmiany, a blokując jakiekolwiek zmiany przez 2 lata, powiedzmy, utoruje drogę do powrotu PiS-u do władzy. To jest, i uważam, że są pewne bardzo dobre prawne argumenty, absolutnie nie mające charakteru rewolucyjnego, bolszewickiego czy radykalnego, by Trybunał wyzerować, bo to jest tak zwany Trybunał. Mój dobry kolega, przyjaciel, znajomy Adam Bodnar mówi w swojej książce o tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym. I chociaż niekoniecznie, prawdopodobnie nie podziela moich poglądów, które ostatnio wyraziłem, pisząc o tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym, sugeruje, że to nie jest normalny Trybunał. Więc jeżeli to nie jest normalny Trybunał w świetle Konstytucji Polskiej, no to trzeba przywrócić normalność, ale by przywrócić normalność, trzeba już podziękować tym panom i tym paniom, którzy obecnie mają się za sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Panie profesorze, czy nie można tutaj zastosować ustawy, znaczy konstytucji? W konstytucji jest napisane, że osoby powoływane do Trybunału Konstytucyjnego muszą wyróżniać się wiedzą prawniczą. No,
umówmy się, jeżeli byśmy przeprowadzili weryfikację tych sędziów, którzy zostali powołani, to pani magister Przyłębska nie jest osobą, która się wyróżnia wiedzą prawniczą. Czy nie można się powołać tutaj na ten punkt konstytucji? No niestety nie. Wydaje mi się, że niestety nie. Dlatego, że jest to jeden z tych przepisów, który używa bardzo niejasnych, ocennych terminów, co do którego zastosowania możemy się nie zgadzać. My nie mamy bardzo konkretnych kryteriów, a co to znaczy, że ktoś się wyróżnia wiedzą prawniczą? Krystyna Pawłowicz, moja dawna koleżanka wydziałowa, wyróżnia się czy nie wyróżnia? No dla niektórych się wyróżnia, dla innych się nie wyróżnia. A prokurator Piotrowicz, wyróżnia się czy nie wyróżnia? Nie możemy w oparciu, bo to są pewne przepisy o charakterze aspiracyjnym. Jest aspiracja, aby to byli jak najlepsi ludzie. Ale jak to zastosować w praktyce, to jest bardzo trudne stwierdzenie. Nie, ja uważam, że jest inna droga. Że sam fakt, że od początku 2017 roku w działalności orzeczniczej Trybunału uczestniczyli nieprawidłowo wybrani sędziowie, a jednocześnie nie uczestniczyli prawidłowo wybrani sędziowie, zatruł cały Trybunał nielegalnością. I tu nie jest żadna kwestia ocenna, czy my cenimy panią Przyłębską, czy nie, albo czy nam się podobają ich orzeczenia, czy nie. Mnie się nie podobają, a komuś innemu się podobają. Ale fakt, że od początku 2017 roku ten Trybunał działał w nieprawidłowym składzie, w moim przekonaniu zaraził cały Trybunał swą nielegalnością. I jak ująłem to w moim tekście wyborczy, to nie jest tak, że Trybunał jest nielegalny w 3/15, bo jest 3 dublerów na 15 stanowisk, jest nielegalny w 15/15, bo wszyscy inni w tym uczestniczyli, w tym działaniu nielegalnego, nielegalnie skonstruowanego Trybunału. I dlatego wyzerowanie jest czymś, co nie podlega jakimś takim kryterium, a ktoś się wyróżnia, a ktoś się nie wyróżnia. No jasne, że ma pan rację, że pani magister Przyłębska się nie wyróżnia, że była bardzo przeciętną studentką prawa, później bardzo na podstawie wszelkich kryteriów obiektywnych kiepską sędzią i tak dalej. Ale boję się, że nie chciałbym iść tą drogą, by stosować te kryteria nieostre dla odwoływania ludzi. My musimy mieć coś bardziej prawniczo konkretnego. Dziękuję. Na pewno z tego, co wiemy, pani magister robi wybitne schabowe. Natomiast teraz zapraszam naszego kolejnego słuchacza. Proszę, Marcinie. Witam serdecznie, panie profesorze, witam słuchaczy, witam siebie ma i prowadzących. Tutaj w trakcie pana wypowiedzi ja miałem takie 3 refleksje i miałbym w związku z tym 3 pytania. Mianowicie, czy możemy się jako obywatele niepokoić faktem, inaczej, czy możemy się niepokoić tym, że na przykład stan wyjątkowy zostanie powołany przez PiS w ramach utrzymania władzy? W przypadku na przykład, gdyby pojawiła się na nowo pandemia. Sądzę, że to taki może być niezły lewar, że tak powiem, z ich strony. Drugie pytanie, co z orzeczeniami dublerów w momencie, kiedy byliby odsunięci, że tak powiem, od orzekania jako nieprawidłowi sędziowie? Co w takim razie z tym, co oni postanowili, że tak powiem, i ich orzeczenia weszły w życie? I trzecie mam takie pytanie, mianowicie wygrał pan, panie profesorze, sprawy w sądzie odnośnie nazwania PiS-u zorganizowaną grupą przestępczą. Czy nie ma w naszym kraju takiej instytucji, która po takim orzeczeniu powinna w jakikolwiek sposób zareagować? No przecież zorganizowana grupa przestępcza, no to jest zorganizowana grupa przestępcza, tego to się ściga, to się karze.
a tu tak, że tak powiem, jest orzeczenie i nic z tego nie wynika. Dziękuję serdecznie. To ja jeszcze... Dziękuję bardzo. Dziękuję za pańskie pytania i odpowiem w tej kolejności, w jakim je pan zadał. Czy do pytania pierwszego o możliwości użycia przez PiS, gdy naprawdę strach im zajrzy w oczy, stanu wyjątkowego, w pełni zgadzam się z pana obawą. Może dlatego, że ja do obecnej elity rządzącej, czy to będzie PiS, czy Zjednoczona Prawica, czy cała ta oligarchia tych milionerów skupionych w tym klubie milionerów, o których pisze teraz Wirtualna Polska, mam zero zaufania. Naprawdę mam zero zaufania. Ich stać na wszystko. I tak samo jak wbrew oczywistej sytuacji Jarosław Kaczyński, patrząc w telewizorze prosto w oczy Polakom, kłamał im bezczelnie, że nie ma żadnego zagrożenia. W związku z czym nie ma po co sięgać po stan wyjątkowy. Bo chodziło o to, by jak najprędzej wybrać na kolejną kadencję Andrzeja Dudę, a stan wyjątkowy by to odwołał. Teraz oni gotowi są zrobić rzecz odwrotną. Sięgnąć po stan wyjątkowy tylko po to, by odkładać wybory, gdy będą mieli złe sondaże. Jak wiadomo, stan wyjątkowy w jakiejkolwiek formie pozwala na odsunięcie wyborów, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, czy lokalnych, czy europejskich, do iluś tam miesięcy, już nie pamiętam, chyba 6 miesięcy, po oficjalnym odwołaniu stanu wyjątkowego. No przecież oni sięgają po stan wyjątkowy wtedy, kiedy im jest wygodnie. Proszę sobie przypomnieć sytuację na granicy polsko-białoruskiej, kiedy chcieli odciąć media polskie od relacjonowania tego horroru, który się tam dział, oni sobie ustalili stan wyjątkowy wzdłuż granicy. Prawda? Także oni naprawdę do obecnej ekipy mam zero zaufania i ma pan rację, stan wyjątkowy to może być ten brudny instrument, jakim się będą posługiwać. Jeśli chodzi o orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z udziałem dublerów, wie pan, ja idę jeszcze krok dalej. Ja uważam, że wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czy akurat siedzieli tam dublerzy, czy nie, są nieważne z tego powodu, że ponieważ cały skład był pozbawiony prawidłowo wybranych sędziów, tych trzech sędziów, panów Hausera, Ślepzaka i, przepraszam, zapomniałem trzeciego nazwiska, to oznacza, że nawet wąskie składy, nie mówiąc już o pełnym składzie, wąskie składy skażone były brakiem dostępności prawidłowo wybranych sędziów. Czyli wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego od początku 2017 roku, kiedy dublerzy zaczęli uczestniczyć w orzekaniu, bo przedtem prezes Rzepliński ich odsuwał do orzekania, są bezprawne. Natomiast, ponieważ nie jestem radykałem, tylko człowiekiem pragmatycznym, to uważam, że prawa obywatelskie ponad wszystko. W związku z tym w pełni zgadzam się z propozycją wysuniętą przez zespół ekspertów prawnych przy Fundacji Batorego, która powiedziała tak, wszystkie orzeczenia z udziałem dublerów muszą być unieważnione, z wyjątkiem tych orzeczeń, które zostały podjęte w wyniku tak zwanych pytań prawnych sądów albo skarg obywatelskich, które stały się podstawą dalszych postanowień sądowych lub administracyjnych z korzyścią dla obywatela. Bo tak naprawdę kluczowym kryterium tego, co chcemy osiągnąć, jest wzmocnienie praw obywatelskich, które są obecnie gwałcone, w tym prawa do niezależnego sądu. Więc jeżeli te wadliwe orzeczenia już mają jakieś konsekwencje, które są z korzyścią dla obywateli, jest takich orzeczeń bardzo mało. Większość orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zabija ludzi. Tak jak na przykład tak zwane orzeczenie w sprawie aborcyjnej. Ono zabija kobiety.
Ale jeżeli są jakieś pojedyncze orzeczenia, które później stały się podstawą decyzji na korzyść obywateli, ja bym je podtrzymał jako pewien wyjątek. Ale generalna zasada, wszystkie te orzeczenia do śmietnika. Moja ostatnia sprawa, PiS jako zorganizowana grupa przestępcza. Ja nie chcę wycofywać się z tego, co powiedziałem i nie wycofuję się. Ja powiedziałem, że PiS działa na zasadach zorganizowanej grupy przestępczej. Dlaczego? Dlatego, że jest, z jednej strony jest to grupa oczywiście, jest przestępcza, gdyż w moim przekonaniu działa na rzecz zmiany ustroju z demokratycznego na autorytarny, czyli dla mnie jest to przestępstwo przeciwko konstytucji, a jest zorganizowana, dlatego że działa, że wszystkie te działania po roku 2015, po podwójnych wyborach prezydenckich i parlamentarnych tego roku, polegały na pewnej koordynacji i synchronizacji działań między rozmaitymi podmiotami, w szczególności między rządem, prezydentem i większością parlamentarną. Ja to bardzo szczegółowo opisałem w swojej książce. Więc powiedziałem, że oni działają na zasadzie zorganizowanej grupy przestępczej. Prawnik by powiedział, to jest ich modus operandi. Prawda? To jest trochę jak modus operandi towarzyskiej grupy pruszków. Prawda? Jak oni tam między sobą rozdzielają funkcje. Ale to nie oznacza, że wszyscy członkowie PiS-u, a w szczególności wszyscy wyborcy PiS-u są przestępcami. No to byłaby potworna przesada, na którą ja nie idę i której nigdy nie wypowiedziałem. Bardzo wielu ludzi albo popiera PiS, albo nawet wstąpiło do PiS, albo głosuje na PiS z powodów, które mogą być, no nie wiem, może z powodu niewiedzy, albo z jakichś powodów egoistycznych, ale nie z pobudek przestępczych. Czyli ja absolutnie nie uważam, że każdy, kto jest w PiS-ie albo kto głosuje na PiS, jest przestępcą. I to wyraźnie powiedziałem przed sądem kilka razy. Więc, a ponieważ jestem liberałem, i to takim liberałem bardzo skrajnym, no skrajnym może nie, ale w każdym razie integralnym nazwijmy. Liberałem, który bardzo niechętnie idzie na kompromisy ze swoim liberalizmem. Ja nie jestem zwolennikiem delegalizacji partii, żadnej partii. Uważam, że w końcu niech zdecydują w demokracji wyborcy. Byle to była decyzja uczciwie podjęta, liczona, by nasze zasoby, także finansowe, nie szły na propagandę partyjną, jak to się dzieje obecnie z TVP i tak dalej. To są wypaczenia. Ale generalnie jestem przeciwko delegalizacji partii, bo ludzie mają prawo przystępować do takich partii, jakie chcą. No, chyba że one są jednoznacznie określone, na przykład jako faszystowskie w prawie. Więc rozdzielmy między, zróbmy różnicę między wyborcami i członkami PiS, którzy mogą swoje decyzje podejmować z bardzo różnych pobudek, a modus operandi, a sposobem działania elity, czy tej grupy kierowniczej PiS-u, skupionej wokół Jarosława Kaczyńskiego, w których każdy i każda jest domniemanym kimś, kto, no domniemanym przestępcą, nie mówię jest przestępcą, mówię domniemanym przestępcą, którym prokuratura powinna się zainteresować. Ale to nie dotyczy wszystkich członków. Dobrze, dziękuję. Ja jeszcze pogłębię ten temat, ale proszę Dorotko w tym czasie. Dzień dobry wszystkim. Pozwolę sobie odnieść się do ostatniej wypowiedzi dotyczącej tego systemu, który u nas w tej chwili występuje, czyli władzę rządzić państwem, taki układ zamknięty. To takie moje spostrzeżenia laika, osoby, która się nie zna na prawie. Czy z jednej strony widziałam, albo inaczej oceniałam to w ten sposób. Prawo, system prawa nie obronił siebie, stracił tą niezależność, trzecia władza
nie jest już niezależna. Tak jak powiedział wczoraj Robert, mamy monowładzę i nie obronił nas. Przed tym, co ludzie, którym społeczeństwo dało władzę, robią. I tak jak wielu, krytycznie oceniam tą niezależność instytucji wszystkich publicznych. Ale tak de facto popatrzmy na to w ten sposób. Pewnie prawo należy dostosować, bo nasza rzeczywistość się zmienia, ale w gruncie rzeczy to Polacy Polakom robią takie rzeczy. Bo te instytucje, w imieniu tych instytucji, w imieniu państwa decyzje podejmują ludzie. My, nasi sąsiedzi, znajomi, krewni, bliscy, to my sobie takie rzeczy robimy. To jest takie pierwsze moje spostrzeżenie i dlatego też czasami sobie myślałam, dlaczego ja mam protestować, przecież jestem, żyję w praworządnym państwie i to państwo po prostu no, powinno być praworządne, działać zgodnie z prawem, z konstytucją, ale chyba zgadzam się, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zapisać w przepisach i cała rzecz znowu się sprowadza do źródła, edukacja, nie tylko taka merytoryczna, ścisła wiedza, ale również edukacja w zasadzie w kwestiach takich wartości, moralności, no nie ma. Gdzieś tego w tym wszystkim nie ma i nie mamy w gruncie rzeczy takich dobrych przykładów. To jest jedna rzecz. I teraz druga, to mam, chciałabym wrócić do wyborów prezydenckich. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że zakwestionowanie wyboru Dudy wiąże się również z konsekwencjami, ale cały czas ja pamiętam o takich dwóch sprawach. Pierwsze, te wybory nie były konstytucyjne, albo inaczej, nie były w terminie i nie były zgodnie z konstytucją, tak? Dwóch czy trzech profesorów mówiło o tym, żeby przeprowadzić wybory prezydenckie ponownie, na urząd prezydenta powinien zostać opróżniony. Tego nie zrobiono i notabene pamiętam wypowiedź chyba Czarzastego, który oficjalnie, publicznie powiedział, że data wyboru prezydencji to była decyzja polityczna, więc to jest pierwsza rzecz, od której trzeba byłoby zacząć, że wybory prezydenckie nie odbyły się zgodnie z konstytucją. I druga rzecz, która mnie nurtuje, skoro Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której pracują, są zatrudnione osoby, które nie są sędziami, one były wybrane przez neo-KRS, to ona odpowiadała za wydanie uchwały stwierdzającej, że te wybory były ważne. Wiemy, że nie jest sądem ta izba. W związku z czym no, pytanie o praworządność czy faktyczne podstawy prawne słuszności wyboru Andrzeja Dudy, bo to są chyba takie dwie podstawowe rzeczy, które należałoby rozpatrywać w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam, pani imię? Dorotka. Pani Doroto. Pani Doroto, może zacznę od pierwszego punktu, który pani powiedziała, o trzeciej władzy. Gdy mówimy o trzeciej władzy, mówimy o sądownictwie. Ja myślę, i pani powiedziała jakby jedną stronę, przedstawiła jedną stronę oceny, która w wielu na pewno w przypadkach się zgadza, ale z rzeczywistością. Ale jeżeli jest coś, czego nauczyliśmy się w ciągu tych ostatnich ciemnych 6-7 lat, to to, że w polskim systemie sądowym jest mnóstwo niesamowicie odważnych, uczciwych, wspaniałych, mądrych sędziów i sędzi. Ja akurat, oczywiście to nie jest żaden statystyczna prawidłowość. Może akurat tak się zdarzyło, ale ja akurat we wszystkich moich sprawach, poza jedną, która jeszcze się nie zakończyła, więc tu jestem otwarty, trafiłem na fantastycznych sędziów. I oczywiście można mówić, no jasne, człowiek lubi tego sędziego, który przyznaje mu rację. No i pod tym względem na pewno jestem stronniczy. Ale nawet jak się staram troszeczkę tę moją stronniczość wziąć w nawias, jak czytam ich nie tylko orzeczenia, ale uzasadnienia, wspaniałe, szlachetne, mądre, odwołujące się nie tylko tradycyjnie do tam rozumienia wąskiego ustawy,
ale do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, do Konstytucji, no to serce rośnie. Naprawdę mamy w Polsce wspaniałych sędziów. I teraz spójrzmy na te niezwykłe zupełnie w skali światowej. Dwa wielkie, mądre stowarzyszenia niezależnych sędziów, Justitia i Temis. Spójrzmy na tych sędziów najbardziej, nazwijmy to, emblematycznych, którzy symbolicznie reprezentują to, co w sądach, w sędziach jest najlepsze. Sędziego Juszczyszyna, Tuleje, Żurka. Przecież to nagle ludzie gdzie z sądu okręgowego, prawda, którzy zajmowali się, nie wiem, tam rozwodami czy rozbojami, nagle stali się bohaterami publicznej wyobraźni. Bo oni pokazali, że można być odważnym i uczciwym. A jeszcze bardziej ma to przełożenie na tę małą garstkę, ale zupełnie niezwykłą, prokuratorów. Tych niezależnych prokuratorów, którzy sprzeciwiają się dyktatowi ministra Ziobry. Dlaczego jeszcze bardziej? Dlatego, że oni są dużo bardziej pod presją, dużo bardziej pod butem i dużo mniej chronieni przez system i przez pewne, nazwijmy to, układy koleżeńskie, w pozytywnym sensie tego słowa, niż sędziowie. Także trzecia władza, ja bym jej oddał honor. Ja bym powiedział, że możemy wielu z tym, że polscy sędziowie zdali egzamin, generalnie rzecz biorąc. Przechodzę do drugiego punktu, który pan... Trzeba się jedno zdanie dopytać. Proszę. Martwi pana to, że w tej trzeciej władzy, w prokuratorach, tylko 200 z 6 tysięcy należy do organizacji Lex Superomnia. Dokładnie, tak, tak. Że tylko tych 200 tak naprawdę sprzeciwia się na 6 tysięcy? Wie pan, jeden powie tylko 200, drugi powie aż 200. Ja raczej powiem aż 200, bo jak sobie wyobrażam, ja akurat troszeczkę znam sytuację prokuratorów. To jest jak wojsko. To jest jak wojsko. Czy sobie pan wyobraża podobny procent wojskowych, którzy sprzeciwiają się Ministerstwu Obrony albo nie wiem, szefowi Sztabu Generalnego? To jest analogia. Oni są jak w wojsku. Oni mogą być przecież przerzucani jak pionki z Rzeszowa do Szczecina z 24-godzinną datą, żeby się tam przenieść i zacząć pracować. To są ludzie, którzy mogą być poniewierani, którym minister może odebrać absolutnie każdą teczkę i nakazać odwrócenie jakiejkolwiek decyzji. Także my musimy zdać sobie sprawę, w jakim kontekście oni pracują. Także dla mnie to jest aż, a nie zaledwie. Wracam do pytania pani, czy do właściwie komentarza pani na temat wyborów prezydenckich, wyborów prezydenta Dudy. I znów właściwie zgadzam się ze wszystkim, co pani powiedziała. Tam było cały szereg nieprawidłowości, jedna po drugiej. Dla mnie główną nieprawidłowością był ostentacyjna niesprawiedliwość polegająca na tym, że nasze pieniądze, pieniądze wyborców i podatników idą na propagandę TVP na rzecz jednego kandydata przeciwko wszystkim innym kandydatom, a w drugiej turze przeciwko kontrkandydatowi pana Dudy. To było totalne zaprzeczenie jakichkolwiek reguł uczciwości wyborów. No i to, co pani powiedziała bardzo słusznie, że ta Izba Kontroli Publicznej, przepraszam, Izba Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej, która ma w swojej gestii decyzję o prawomocności wyborów, kompletnie zignorowała. Ja znam tę uchwałę, o której pani mówi. To jest fatalna uchwała. Kilka stroniczek na temat, jak to nieuczciwość w dostępie do mediów nie ma żadnego wpływu, jak oni uznali, na prawowitość wyboru.
fakt, że oni to są właśnie wyłącznie nominaci partii rządzącej, bo to jest nowa izba, w związku z czym jest w pełni powołana za rekomendacją neo-KRL, czyli nie jest, jak pani słusznie powiedziała, sądem niezależnym, to to kompletnie dyskwalifikuje jakąkolwiek moc prawną tej uchwały. Równie dobrze mogłoby się tam, nie wiem, kilku panów skrzyknąć na podwórku i podjąć uchwałę, że pan Duda został albo nie został właściwie powołany. To ma taką samą moc prawną. Ale widzi pani, teraz przechodzę do ale. Ale jest tak, że my oczywiście możemy sobie powiedzieć, to były wybory nieuczciwe. Ale gdy sobie mówimy, pan Andrzej Duda nie jest prezydentem Polski, to tu niestety dokonujemy pewnego szalenie trudnego i ryzykownego gestu, bo jednak faktycznie on tam siedzi w tym pałacu i świat go uznaje za prezydenta. I ambasador Stanów Zjednoczonych rozmawia z nim jak z prezydentem. I on jedzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych jako prezydent i tak dalej. Więc mamy całą, że tak powiem, moc faktów dokonanych. I bez względu na to, jak bardzo nie zgadzamy się ze wszystkimi niegodziwościami, które doprowadziły do jego wyboru, i tu się 100% z panią zgadzam, no niestety jest punkt, w którym musimy przyznać wagę pewnym faktom dokonanym. Ja go bardzo nie cenię jako polityka, bardzo, ale jako prawnik nie wiem, czy mogę powiedzieć, tak naprawdę to nie jest prezydent, to jest jakiś uzurpator, który tam sobie siedzi. To jest strasznie duży dylemat i, że tak powiem, ten, obie strony tego dylematu tu pani przedkładam. Bardzo dziękuję. Proszę teraz, Aniu. Mogę tylko? Proszę. Zdanie, szybko. Panie profesorze, dziękuję pięknie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, tak jak powiedziałam, konsekwencje pewnych wyborów i decyzji. I myślę, taka moja uwaga, że kiedyś, za jakiś czas, jak będą podejmowane decyzje, to jeżeli będą to pewne kompromisy, taki rachunek wyników, przychody i koszty, korzyści i straty, dobrze by było, gdyby nam, obywatelom, tłumaczono, dlaczego wbrew pewnym zasadom zdecydowano się na takie, a inne rozwiązania, tak, żebyśmy wiedzieli, dlaczego na takie kompromisy się poszło. Bo kompromisy to jest dobra sprawa, aczkolwiek czasami niestety nie, i ponosi się w przyszłości konsekwencje tych kompromisów, tak? To jest taka rzecz względna, jak oceniamy te kompromisy. I teraz drugie, to ja chciałam przeprosić, że ja nie powiedziałam o tym, gdzie pan rzuciłam. Właściwie to mi nie chodziło o sędziów, tylko o system prawa, ale jak najbardziej, wie pan, ja należę do tych, którzy mają ogromny szacunek do tych wszystkich, przede wszystkim uczciwych, wiarygodnych, przyzwoitych, mądrych ludzi, tych sędziów. Naprawdę proszę mi wierzyć, że nie miałam ich na myśli i tak pewnie mimo woli wyglądało to, że ja wszystkich sędziów wrzuciłam do jednego worka. To jest naprawdę, to nie jest prawdą, tak? My wszyscy doceniamy to, co oni robią. I ja mam też świadomość, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy właśnie dzięki nim. I tutaj się powiedzmy to, co powiedziałam. My, Polacy, wszystko od ludzi zależy, tak? Jacy jesteśmy, jakie wartości prezentujemy, jak potrafimy być wiernym tym zasadom, tym wartościom, które przyjęliśmy w swoim życiu. Także tutaj przepraszam za to niedopatrzenie w żadnym wypadku. I na tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję pani. Proszę teraz Aniu. No nic, Ania się chyba z nami łączy. Jestem, spokojnie. Halo? Proszę. Witam wszystkich serdecznie. Słyszymy, dzień dobry. Panie profesorze, jedno pytanie to już koleżanka przede mną załatwiła. Chodziło mi o nielegalność wyboru prezydenta Dudy. Mówimy tutaj o zgniłym kompromisie, dobrze, niech będzie. Druga sprawa. Mam takie pytanie. Jeżeli zarzucimy ministrowi, czy teraz jak szefowi NBP po wyborach, załóżmy, szefowi NBP, skupmy się na tych, co zostaną jakby wygranych wyborach. Postawimy ich przed Trybunałem Stanu. I co się wówczas dzieje? To żeby pan tak technicznie nam przybliżył. A druga sprawa jest następująca.
Jest ruch kontroli wyborów. W każdej komisji będzie ktoś, kto będzie pilnował protokołu. Jest to dokument, który jest podpisany przez wszystkich członków komisji, przewodniczącego, zastępcę, mężów zaufania, wszystkich, co tam są w tym momencie. I teraz tak, mamy 2 godziny po wyborach, po zamknięciu lokali mamy dane. Takie, nie inne, wynik wyborów. No i teraz co się dzieje, że na przykład PiS zaczyna coś przy tym mieszać. Co wówczas? Ja mam takie 2 techniczne pytania, bo to mnie najbardziej interesuje. Dziękuję. Ale niech pani rozwinie to drugie pytanie, przepraszam, bo co ma pani na myśli, co wówczas? Już mówię, co mam na myśli. Tak. Jest, bo to będzie tak wyglądało, że my jako członkowie, bo ja zakładam, że będę członkiem komisji, Koalicja Obywatelska, wysyłamy do centrali, jak zawsze zresztą, do centrali wysyłamy nasz tam jest program komputerowy, to liczy, zlicza itd. itp. I wiemy na przykład 2 godziny po zamknięciu lokali, że wygraliśmy wybory. No a PiS zaczyna w sprawie i mówi, że no nie wygraliście wyborów, bo coś tam. To wówczas, skoro mamy protokoły podpisane, bo mamy odfotografowane, wysłane, udokumentowane, bo to są dokumenty, które my możemy prosić jako członkowie komisji, możemy je jako oryginały dostać, tak? Nie o to chodzi. Co wtedy będzie? Dziękuję. Dobrze. Może 2 tylko słowa o pierwszym, o zaraz. Znów widzę sygnał, że mam słaby sygnał, więc na chwilę wyłączę wideo, ale będę mówił dalej. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to znaczy w szczególności poruszyła pani kwestię prezesa NBP i zostanie przed Trybunałem Stanu i tak dalej. Ja bym na Trybunał Stanu nie liczył. Niestety Trybunał Stanu został tak skonstruowany, że praktycznie bez bardzo silnej większości parlamentarnej nikt nie może przed nim zostać następnie jakby skierowany do sądu, bo w ostateczności to nie Trybunał Stanu decyduje o karze, ale sąd. Z tym, że jest w Polsce coś takiego jak przestępstwo urzędnicze z artykułu 231 Kodeksu Karnego. I wiele z tych osób, o których my mówimy, gdy już przestaną być chronione rozmaitymi immunitetami, bo powtarzam, na Trybunał Stanu bym nie liczył, jeżeli nie nastąpi przedawnienie, pójdą przed normalny sąd. A przestępstwo urzędnicze polega na tym, że są jakby 2 formy jego, niedopełnienie obowiązków albo przekroczenie własnych uprawnień na szkodę publiczną albo prywatną. Ja myślę, że w przypadku bardzo wielu osób, nie będę ich teraz wyliczał z nazwiska, bo nie chcę mieć kolejnych procesów, ale w przypadku bardzo wielu osób, poczynając od pana premiera, czy byłego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, no dobrze, zacząłem wymieniać osoby, ale już nie będę dalej, można pokazać, że w bardzo wielu punktach albo nie dopełniły one swoich obowiązków, albo przekroczyły swoje uprawnienia na niekorzyść interesu publicznego lub prywatnego. I trzeba ich będzie wtedy do sądów skarżyć, licząc na to, że prokuratura nie będzie już w rękach obecnej władzy, bo obecnie prokuratura, i to powiem, proszę bardzo, za to akurat niech mnie ścigają, jest organizacją powołaną dla ochrony przestępczych działań ludzi z elity władzy. To jest to, co oni robią. A zatem nie tyle ścieżka Trybunału Stanu, ile ścieżka normalna sądowa. Jeszcze 2 słowa o prezesie Narodowego Banku Polskiego. Niewątpliwie najgorszym prezesie NBP w historii tego banku i prawdopodobnie najgorszym prezesie w Europie jakiegokolwiek banku centralnego. Bardzo trudno go będzie odwołać po dojściu opozycji demokratycznej do władzy, gdyż ten drobiazg, że on tam był w Radzie Polityki Pieniężnej przez parę miesięcy i w związku z tym był 1 kadencję więcej, myślę, że to dla dobrego sędziego nie przejdzie. Nie chcę tego przesądzać. Zresztą ja niczego nie przesądzam, bo jestem tylko obserwatorem, a nie politykiem, ani sędzią, ale ja myślę, że my
z panem Glapińskim, no będziemy do końca jego kadencji mieli nieszczęście obcować. No to ważniejsze duże jest drugie pytanie dotyczące kontroli wyborów. Przede wszystkim gratuluję pani i cieszę się, że pani będzie obserwowała i że pani będzie w komisji, jak mam nadzieję bardzo wiele osób będzie po tej stronie demokratycznej. I teraz pyta pani, no co zrobić, jeżeli my już mamy w naszym tam okręgu, w naszej komisji protokół podpisaliśmy, a potem się dzieje jakieś cudy na szczeblu centralnym. Bardzo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Jedyny ratunek, jaki widzę, to w tym, że będzie również kontrola międzynarodowa, że będzie kontrola w ramach OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, że będzie kontrola z ramienia Rady Europy, czyli nie Unii Europejskiej, ale tej większej struktury europejskiej, liczącej obecnie 45 państw. I że no, będą obserwatorzy. I gdykolwiek państwo będą mieli jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak wasz protokół został następnie tam gdzieś przetworzony czy zagregowany na wyższym szczeblu, myślę, że trzeba bić na alarm. Władza zdeformowała system wyborczy polski, który był do 2016 roku bardzo dobry. Mieliśmy świetny system, ale po tym, jak pan sędzia Hermeliński odszedł z szefostwa PKW, zostały dokonane zmiany bardzo negatywne, w szczególności to, że prezesem, czy tam szefem, nie pamiętam, przewodniczącym lokalnych komisji wyborczej nie muszą być sędziowie, a przedtem był ten wymóg. Czyli de facto mogą to być nominaci władzy. Czyli władza będzie sama oceniała ważność wyborów, w których ona uczestniczy. No niestety, oni zrobili z systemem wyborczym to samo, co zrobili ze wszystkimi ważnymi strukturami, sądownictwem, Trybunałem Konstytucyjnym, służbą publiczną i tak dalej. Trzeba się jakoś bronić na tyle, na ile się da. Nie mogę tu dać żadnego optymistycznego sygnału, poza tym, że alarmować, pisać. Mamy na szczęście wolne media, no bo mamy i Wyborczą, i Newsweek, i Onet, i TVN i tak dalej. I one opublikują każdy taki... Słucham? Jeszcze mamy. No jeszcze mamy, ale mamy. Ale mamy. I będziemy je mieli prawdopodobnie do najbliższych wyborów. Plus jest kontrola ponadnarodowa, europejska. Z każdym takim obserwatorem należy nawiązać kontakt i walić do nich jak w dymie, jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości. Bo oczywiście na Izbę Kontroli nie ma co liczyć. Tyle mogę o tym powiedzieć. Ja bardzo dziękuję. Panie profesorze, już ponad godzinkę rozmawiamy. Chciałbym zadać takie już końcowe pytanie. Mieliśmy tutaj na wasze forum dialogu gości profesora Adama Bodnara, profesor Monikę Płatek i kilku innych ekspertów prawniczych z tytułami. Natomiast jest różne podejście do tematu rozliczeń politycznych. I tutaj wydaje mi się, że na tym forum dzisiaj jest kilka osób, które właśnie tutaj chciałbym trochę doprecyzować to ostatnią pana odpowiedź. Czy tylko osoby, które dzisiaj no ewidentnie działają na szkodę państwa, mogą być sądzone z tytułu urzędniczych, czy i chodzi mi o to, czy będą tylko niskie kary typu takiego, że nigdy ich nie zobaczymy za kratami? I tutaj nie chodzi mi o podanie żadnych nazwisk, bo wydaje mi się, że kilka osób chciał, no wydaje mi się, że obywatele chcieliby widzieć kilka osób za kratami za to, jak rozczłonkowali nasze państwo i jak straciło ono jakąkolwiek rangę w systemie międzynarodowym. Czy są takie paragrafy dzisiaj, które pozwoliłyby również, aby osoby, które tak jak powiedział, zostały milionerami,
również zapłaciły za szkody, które wyrządziły naszemu państwu? Bardzo trudne pytanie i ja chcę z góry powiedzieć, że dla mnie element rozliczeń indywidualnych jest najmniej istotny ze wszystkich. Znaczy ja rozumiem naturalne poczucie sprawiedliwości, ale ja staram się w sobie ten impuls ograniczyć. Dla mnie najważniejsze są sprawy strukturalne i systemowe. Dla mnie najważniejsze jest odkręcenie tych straszliwych szkód, absolutnie dotyczących wszystkiego. Poczynając od stadnin, poprzez rzekę, i nie chcę tutaj żartować na ten temat, przez muzea, teatry, sądy, komisje wyborcze, służbę publiczną, prokuratury, służby specjalne i tak dalej. Wszystko w Polsce zostało zakażone i wypaczone przez tę straszną władzę. I dla mnie główny, jako dla prawnika, dla kogoś, kto zawodowo zajmuje się instytucjami, to jest najważniejsze. O tym, czy pani P albo pan P pójdą za kratki, szczerze mówiąc, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Oczywiście niewłaściwie przywłaszczone pieniądze czy inne dobra powinny zostać zwrócone. Czy powinny zostać zwrócone dochody osób, które działały w naszym przekonaniu na szkodę państwa? No nie sądzę, bo to już byłby taki jakobinizm. Niech już się tam cieszą tymi swoimi kontami, milionami, nie wiem, domami na Lazurowym Wybrzeżu. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Ja bym, jeśli mogę, a nikt mi nie zarzuci, że jestem przyjacielem, czy popieram tę władzę. Proponuję, by na tym nie skupiać naszej uwagi. Skupiajmy naszą uwagę na Polsce, czy na strukturze, na systemie, na tym, żeby wyeliminować, wyleczyć Polskę z tej straszliwej choroby, która toczy nasz kraj od 7 lat. A co ci rozmaici ludzie, nie wiem, na przykład są inne postawy prawne. Nie tylko ten artykuł 231 o przestępstwach urzędniczych. Jest artykuł prawa karnego o poświadczaniu nieprawdy, ale to w dokumentach oficjalnych. No, wszyscy wiemy, że pan premier kłamie rano, w południe, wieczorem i w nocy. Kłamie na okrągło o wszystkim. Czy niektóre z jego kłamstw znalazły się na urzędowych dokumentach i w związku z tym można go pociągać o poświadczenie nieprawdy? Być może. Są też inne rozmaite podstawy, żeby prokuratura się nimi zajęła. Ale my się skupmy, my obywatele, na rozmowie o tym, jak oczyścić struktury państwa z tego raka, który toczy nasz kraj. Dobrze. W takim razie, panie profesorze, ja bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj słuchali nas na żywo, wszystkim mówcom i życzę wszystkim miłego dnia, a panu miłego wieczora. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze poczekać. Miło mi było z państwem się spotkać i rozmawiać. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze poczekać.